No, ten ośrodek ratownictwa morskiego, ładnie to wszystko tutaj. Powiększyli tam o tę całą koniarnię. Witam serdecznie. Tam ten cały teren, tam postawili basen, w którym ćwiczą. To jest ciekawe urządzenie tutaj, tak. Jak zrzucają. No. Ile to może być metrów? 50, z 15? Ale to tak pod kątem, to ciężko tak stwierdzić. O, remontują jakiś statek. O, z tamtego by był fajny houseboat do mieszkania. Z tego, z tej szalupy dużej. Między innymi po to go tutaj skombinowali. Ktoś to miał wziąć i zrobić, po czym zaczęli się żreć między sobą i on stoi, no, i go nikt nie robi. To tak jest, nie? Właśnie. A tu się coś dzieje na tej suwnicy? Nie. No właśnie, to jest wszystko porąbane, nie? Że to niby chcą coś porobić, ale nie robią. To już zarośnięty chyba. Nie. On zarasta jest. O, jest kwadrat. Tak. A myślałem, że tam jest jeszcze jeden. Nie no, ładnie tutaj. Tu zrobili teraz ładny pomost, ale chcę ci pokazać jeszcze jeden. Jeszcze jeden dołożyli? Nie tutaj, dalej. Aha. Bo są takie cztery miejsca. Oni to nazywają zakątek, nie? Ale co tu, kibla nie ma? Bo w niektórych jest kibel nawet. Tak. No, jest tam taka toj toja. Aha, czyli tam, dobra. Nie no, tu jest bardzo ładnie. Ale tam też jakieś takie coś było jak kwadrat wcześniej.
Też można by było wykorzystać. Ale normalnie to tutaj dziobami chyba się powinno stawać, jak jest dużo jachtów, nie? Chociaż stają burtą, żeby nie było za dużo ludzi. Tam masz to i to. No nie, no to jest dobre. Ale to Geblewicz chyba to pozałatwiał trochę, nie? Bo on pływa i... Nie dojdzie, to wszyscy teraz się chwalą, że to zrobili. Ja też. A fizycznie zrobił urząd. No tak, ale jakby coś tam tej inicjatywy nie tego, tak, to by się nie domyślili nigdy, nie? Zaleski mówi, że to on, bo on jest szefem od żeglarzy, nie? Właśnie. Geblewicz mówi, że to on. Ten zachodniopomorski szlak żeglarski, nie? No to... A to co to jest tu za... Co to jest to? A tu był zbiornik wymiany oleju, tych ciężkich olejów. Aha. I kurwa ten zbiornik został, on już jest skorodowany. I gdzie on jest? Wkopany, czy...? On jest gdzie? To tam na pewno jest syfu dużo, nie? Zrobili taką osłonę. Kurwa, tych to nie lubię. No ale jak przepłyną, to jest jeszcze dobrze, ale nieraz im coś do głowy przychodzi, pływają wokół łódki, tak, chcą się popisać, nie? No to już jest chore. Kiedyś, bo są organizowane na początku sierpnia takie wieloetapowe regaty dla żeglarzy. I to jest tam od Przebieży albo od Nowego Wartna tam przez Stepnice, Kamień, Wolin, Dziwnów, Świnoujście i tak dalej. Nie? I w tym bierze udział około 100 jachtów za każdym razem. No to wiem, wiem, rok, mniej więcej kojarzę. Tak. I kurczę blade, jest tak, że kiedyś brałem udział w takim, no w kilku brałem udział, ale kiedyś tam popłynąłem tam, ale to można, z kolegą. Ale jachtem trzeba być, czy? Tak, tak. No. Ale motorówki też mogą, bo tam trzeba coś obsłużyć sędziowsko tam na niektórych bojach, zwroty i tak dalej, czy ktoś nie omija, nie skraca i tak. I jest tak, że stanęliśmy w Dziwnowie, tam ta keja była kiedyś krótka, tylko taka. I tam stały jachty w czterech rzędach. No. Stały nie dziobem, tylko burtą do kei. I w czterech czy w pięciu rzędach ich stało, no kurwa, tam no, około setki jachtów. I tam przed tym nabrzeżem taki slipiec podjechało dwóch takich właśnie kozaków. Z przyczepki spuścili te szalone maszyny, takie duże. I wzdłuż tych jachtów na całym gazie. No to mądrze. I kurwa, i do góry, i na dół, i pionowo, i tego. Popisują się. A tu te wszystkie jachty, kurwa, obijają się jeden o drugi. A ja byłem rano wcześniej z tym moim kolegą, byliśmy na rybach, naapaliśmy ryby, chcieliśmy zrobić zupę rybną dla wszystkich. No. Pożyczyłem największy gar, jaki był tam w okolicy. I kurwa, ten, siedziałem w łodzi, no, była kuchnia z jedną butlą, taka nakręcana. Jak oni zaczęli tym bujać, kurwa, zupa się z tego wylewa do jachtu. Nogami nie mogę tego przytrzymać, bo to gorące. I tak mnie szlak trafił, drę się na nich, a jak ja się drę, to oni jeszcze bardziej, kurwa, tam szaleją. A ja, kurwa, rękę tu pod spód, rakietnicę, kurwa, jebut i koło jednego tak do wody, psss, jebut koło drugiego. A oni, kurwa, że ułamek sekundy. I już lewo, ich nie ma, nie? Kurwa, zwinęli się. No bo to i... takie pizdy są. O. I już ich nie ma. Oni tacy mądrzy są. Ale tak. Ja pamiętam, kiedyś byłem... Ale, kurwa, jaki się wrzask zrobił na tych jachtach. No tak, bo to zawsze musi ktoś być, nie? Ja. Kto potem, się nie boi. Potem jak zrobiłem zupę i zaprosiłem wszystkich na zupę, z tym, kurwa, ale że policja nie przyjechała, mogłeś któregoś trafić. Ja wycelowałem w chuj, ale nie trafiłem, bo no i, się ale ruszałem. To bardzo dobrze, bo oni później mają nauczkę, a to każdy się boi, bo to są cymbały zwykłe. No, ktoś tam normalny też pewnie jest, nie? Ale co chciałem powiedzieć, tam za Mostem Długim w prawo, to jaka to jest tam... Celna, czy jak za na Wyszyńskiego, no to tam jest ta przystań taka, przystań Woproska tam, tak, nie? Tak.
I kiedyś tam byłem coś u takiego bosmana, gadamy sobie, gadamy i przepływa łódka, ale trochę za szybko, nie? Ale nie tak, że tego. Jak on wydar japę na nich przez ten, tak, przez mikrofon, przez ten. Tak, bo u nas też przystanie wypływa, to kurwa trzeba, nie no, wolno falować, bo. Ale co jest jeszcze najlepsze, że ci wszyscy u Niemców, to jak oni na dziś pojadą, tak, u Niemców pływają spokojnie, a tutaj. Tak. Ale też nie wszyscy, bo na przykład kiedyś siadłem dolnym kajakiem, zasuwam, tak, i ten z tego siadła mi dał taki kajak chybotliwy, nie? Tak. Ja mówię, że chcę dwójkę zwykłą, co kiedyś była, nie dał, tak, mi to gówno takie i tam trzeba balansować, a naprawdę, tak, płynie jacht motorowy, ale zobaczył mnie i zwolnił, nie? Ja tak, już mówię po mnie, nie? Ale miałem kamizelkę. To są wrzosy te takie tam. Tak. Nie, to nie są wrzosy, to jest... Fioletowe takie. Tak, to jest taka strzałka wodna. Ale ona jest wyżej tam. Tak, wyżej. No, ładnie tutaj. No. To pamiętam, spałem kiedyś w łódce gdzieś tutaj często, ale tu widziałem taką parkę gdzieś. Oni się łapali tam, o, tam się łapali, tam są dwa takie pale. No. Tam gdzieś. Tak. Gdzie to jest? No, tam gdzieś. I oni cumą do jednej, dziobem i rufą, nie? Tak. I tam fajnie, bo się nic nie dzieje. Także ja gdzieś tu spałem, a to w ogóle... Tam jest kolejny taki To jest domek. Rezerwat, to po prawej? To jest wyspa, no. Oddzielająca od kanału węża. Właśnie. No, to znajomy to chyba gdzieś sumuje sobie często. No widzisz, tam jest kolejny taki domek jak na tym. No, to mówię, oni na to zakątki mówią, zakątki tak, wodne. Tak, jest zakątek. Na kwadracie jeden, tu jest drugi. Jest w ogóle 5 albo 6 już. Tak, na kanale węża jest trzeci, tam na wyjściu święte jest czwarty. Ale ja na kanału węża płynąłem, to na śrubę nawinąłem tego syfu pełno. No bo to tam, wiesz, lepiej tam podnieść chyba silnik i na wioskach jechać. Znaczy trzeba nie można patrzeć na boki, trzeba płynąć i kurwa środeczkiem podnieść maksymalnie śrubę, ile się da do góry. A jak już załapiemy, no to co? Noża i tniemy z tej śruby, no, bo już nie wyciągniemy, nie? Przecież tego. Ja najgorzej to te balastowe. Ja wypływałem tam z kanału węża na jezioro i wpływał taki facet dużym takim balastowym jak. Ja mówię, panie, niech pan nie wpływa tam, no, bo pan nawinie na balast tyle tego, że pan stamtąd nie wyjdzie. A on najmądrzejszy, nie? A on siedzi tak, kurwa, tego. Mówi, my żeglarze mamy swoje sposoby. A, jasne. Myślę, że pies cię jebał, odwróciłem się i pójdę co mnie. No tak, nie ma co na siłę. Ona leżała na pokładzie z przodu i się opalała. A ja sobie tutaj wolniutko płynęłem, więc co mnie tam obchodzi jakiś kraj. Wypłynęłem w lewo tam od kanału węża, tam mam takie miejsca, postałem, połapałem wzdręgi ładnej takiej dużej, parę okoni i mówię, to wracamy powoli. Wpływamy z powrotem w kanał węża, patrzę, stoi na środku ten chuj 50 metrów dalej, jak ja z nim rozmawiałem i ani w lewo, ani w prawo. No. A ja przepływam obok niego, mówię, co się stało? Miał pan rację, ale nie przyzna racji. Nie, absolutnie. Mówi, że blady, nie mogę nawet obrócić. Ja mówię, no bo to trzeba do wody skoczyć. Jak do wody? Ja mówię, normalnie. Skoczyć do wody i zdjąć to, co jest, obrócić łódkę i powolutku wypchać. No właśnie. A mógłby pan mnie wyciągnąć? Ja mówię, czemu nie? Mogę wyciągnąć. A ma pan hol? On do mnie. Hol? Ja... No samochodem chyba za dużo. Ja mówię, ale co, nie ma pan żadnej cumy? On mówi, mam, ale krótką. Nie? No to mu rzuciłem, bo mam tu takie liny. Nie? Rzuciłem mu linę. On mówi, to ja będę trzymał. Ja mówię, nie. Trzymał by jeszcze chciał. Tak, ja mówię, niech pan założy za knagę. To ten jacht waży ile? 15 tak. kilo, że chciał trzymać? Tak, ja mówię, ja wyciągnę pana i to. I powolutku wypłynąłem, wyciągnąłem go. A on mówi, to może jakieś piwo? Może.
za takie coś to się flacha należy. Ja mówię, nie ma potrzeby, mówię, niech pan płynie, niech pan odpoczywa zdrowo, niech pan słucha kolegów. No i dostanie 3 takie nauczki, już później inaczej będzie myślał, nie? Ale nikt panu nie mówi na złość, jak ja mam zanurzenie 30 centymetrów, pan ma 1,5 metra, jak ja mam problem z przepłynięciem, no to cudów nie ma. Tylko, że on myśli, że to tak jak w życiu, nie? Bo to pracują w tych durnych pracach, gdzieś jeden drugiemu na złość robi i on myśli, że to tak samo jest. A znam tą łódkę skądś, a to jest ten. Nie. To nie jest ten. To nie jest ten Krzysiek z Gryfina? Solidarność zawsze co ma naklejone? Skąd się on kojarzy? Tu jest kanał węża, to widać jak tam. No nie, kanał węża jest dobry na kajaki, o, idealny, nie? Tam też są jakieś takie stare konstrukcje. Ja takie miałem miejsca, w której takie wdręgi się łapało. No tam to się chowa, ale tam jest szczutka woda, ja zauważyłem. Tak, ale tam jest trudno. W tej chwili jeszcze widzę, jest trochę lustra wody, ale pewno tam za zakrętem, nie wiem. Szkoda trochę, bo u Niemców to wszystko było zagospodarowane, nie? A u nas powiedzieli, że to jest Natura 2000 i nie wolno ruszać. To jest znaleźli patent. Ale Naturę 2000 też można pogłębić, nie? Żeby tutaj, może to wszystko być Natura 2000 oczywiście, ale tutaj przecież to jest turystyka, tak? Tak. I tutaj, no mówię, tutaj tylko co, nabijanie na śruby jest, nie? Sam brałem udział w udrażnianiu kanałów tutaj całego tego. A gdzie ten urobek się wtedy wyrzuca? To barkami, to wcześniej się ustala i barkami, tak jak teraz na zalewie dwie wyspy się usypuje, duże. Ale nawet jakby przecież usypać tam gdzieś na środku jakiś kopiec, no to też nikomu by nie przeszkadzało, ale nie? Ale to też nie wolno. No nie wolno, nie to. Nie wolno, bo tam jest zwierzyna. I to są już tutaj, o tam już tak inaczej się układa, ale to od wiatru chyba, nie? Ten. Ja z takim rysiem jacakiem kiedyś pływałem. On miał też złom swój. To tędy płynęliśmy właśnie, tą jego łódką Relax się nazywał ten jacht. To był nie Karina, tylko foka, 5,5 metra. Ale fajnie, on sam sobie to posklejał, bo dostał górę i dół. Nie? Kiedyś to nie można było dostać w ogóle nic. No, one zarąbiaste są. Dobra, wystarczy. Pierwszego odcinka.